zobaczyć i usłyszeć, będziemy mogli to, co chcieliby powiedzieć przedstawiciele takich profesji jak ortodonta, logopeda i fizjoterapeuta do również ortodontów, logopedów i fizjoterapeutów, ponieważ dziedzina, którą się zajmujemy wszyscy, wspólnie nas dotyczy i zajmujemy się tym samym obszarem, można powiedzieć, ciała ludzkiego. Choć być może fizjoterapeuta oczywiście najszerzej patrzy na człowieka jak na całość. Chodzi też o to, żebyśmy my wszyscy, czyli i logopedzi, i ortodonci, patrzyli na człowieka jako na całość. Nie zaglądali wyłącznie, otwórz buzię, pokaż, czy masz równe zęby i pokaż, czy masz język. Ale dlaczego język jest tu, a nie gdzie indziej? Dlaczego jest taki, a nie inny? Dlaczego twój zgryz jest nieprawidłowy tak często? Moja wiedza będzie powodowała to, że spróbuję połączyć elementy z każdych tych dziedzin, żeby każdy z nas jako terapeuta mógł współpracować razem w jednym zespole. Takie spotkania jak to spotkanie będzie powodowało, że chociażby też w kuluarach będziemy mogli rozmawiać, dyskutować i poznawać swoje tak naprawdę myślenie o tym, w jaki sposób mamy prowadzić nasze dzieci terapeutycznie. To będzie takie pokazanie trzech różnych podejść, ale bardzo uzupełniających się i korelujących ze sobą i bardzo, myślę, spójnych. Logopeda nie poradzi sobie, jeżeli język nie będzie miał miejsca, czyli potrzebujemy ortodonty. Ortodonta nie poradzi sobie, jeżeli język będzie wypychał zęby albo nie będzie miał siły się podnieść. Język nie będzie miał siły się podnieść, jeżeli głowa jest w złej pozycji na przykład, albo pacjent źle oddycha, więc potrzebujemy fizjoterapeuty. Tak naprawdę moglibyśmy jeszcze dodawać innych specjalistów. Laryngolog byłby tutaj jeszcze takim rzeczywiście bardzo ważnym specjalistą w zespole.